końcu nadszedł Double Exp i Skill Weekend. Był to pierwszy tego typu event na serwerze DIA i spodziewaliśmy się, że serwer będzie oblegany przez graczy. Ja event zacząłem w sobotni poranek ze 116 levelem. Obudziłem się tego dnia w Edron i mimo, że zalogowałem się dość wcześnie, bo o 9 rano, to trafiłem na 40 miejsce do kolejki. Szybko jednak nadeszła moja kolej i mogłem zacząć Double Expa jeszcze przed save serwerem. Miałem darmowe bronie treningowe, więc postanowiłem zacząć event od ich przepalenia. W tym czasie mogłem przejrzeć preja i zastanowić się na spokojnie, co będziemy działać. Nie miałem jakiegoś dużego parcia na level, a cel, jaki sobie postawiłem na cały event, to 130 poziom. Akurat na double na tym levelu, cokolwiek bym nie bił, to levele powinny wpadać dość szybko. Chciałem sobie spróbować expa na Brimstone w bugach na Zao. Miałem na nie task od Grizzly'ego Adamsa i było niemal pewne, że będą wolne. Jest chyba bossik za te Brimstone bugi. Ale, o kurde. Ty, bo to trochę będzie biło jednak. Dobra, muszę tego dobić jeszcze. To szkoda było, żeby taki exp uciekł. O ty, patrzcie, Fiendisha mam! Dobry początek. Dobra, ja sobie go zbiję na spokojnie tutaj, bo nie wiem w sumie czego się po nim spodziewać, ale... No ładnie, ładnie. Brimstone Bug Fiendish. Jak on bije? Czekaj, uderz mnie. 270. 260. No nie jest źle. 140, no dobra. A patrz jaki twardy w ogóle. O! No co? Kurwa. No dobra, bije jednak. Jednak trochę bije. Aj! 775 życia, a to chyba dwa razy mnie strzelił. Jeśli dobrze widziałem. Ja pierdzielę, dobra. No tego się nie spodziewałem akurat. Nie ma to jak zacząć dubla od deski. Musiałem wykonać spacer wstydu, bo nie miałem dalej wykonanego Inquisition Questu, po czym wróciłem pobić sobie przez chwilę Brimstone Boogie z racji, że spłocik był wolny. Exp tutaj nie był jakiś wybitny, bo robiłem chyba około 500k raf expa, co po mnożnikach na 375% dało mi coś ponad 1,5k na godzinę. A no tak, 375%, bo odpaliłem sobie boosta z racji, że to jednak double exp i po SS-ie będę miał kolejnego za 30 tibia coinów. Ogólnie wydaje mi się, że zebrałem ze sobą złe runy. Nie sprawdziłem sobie podatności potworów i wydawało mi się, że skoro Brimstone Boogie to ziemne potwory, to ogień będzie w nie wchodził jakoś lepiej. Okazuje się, że mają 10% podatności na ogień, tak samo jak na lód, z którego powinienem to bić, by przy okazji szybko unicestwiać występujące tutaj lizardy. Posiedziałem tutaj do save serwera, odrobiłem deskę i wbiłem 117 poziom. Podczas SS-a zrobiłem głupotę. Zostawiłem ekran logowania i poszedłem sobie zrobić kawę. Ej ty, jest save server, co może w CKW się zrobił jeszcze? Dobra, ja lecę szybko kawę zrobić. Nie będziemy czekać. Gdzie mnie wylogowało? A w Edron. Dobra. Edron mnie wylogował, jest git. Dobra, ZW. Co, dalej się nie zalogowaliśmy? Co jest? No nie pierdziel, co jest? 695 w kolejce? No halo, Tibia, jest dopiero 10:10. Kurde, zapomniałem o tych kolejkach. Aj. Wspaniały double exp na nowym serwerze, nie? No dobra, poczekajmy chwilę, niech to przejdzie. 4 minuty czekania w ogóle reconnect. Niby wiedziałem, że to się tak skończy, ale akurat w tym momencie o tym nie pomyślałem, co przypłaciłem utknięciem w kolejce. Na nowych serwerach, a zwłaszcza tak popularnych, pierwszy double zazwyczaj wygląda tak, że albo wbijasz po SS-ie, albo wcale. Chodzi o to, że każdy chce wyskillować swoją nową postać, więc będzie zajmował miejsce na serwerze. Ja na przykład trafiłem na 19 miejsce do kolejki i zalogowałem się dopiero po 2 godzinach i 15 minutach. Niektórzy mieli większego pecha i czekali nieco dłużej. Jak ktoś wchodził do kolejki na przykład o 15, to do gry wbijał pewnie coś koło 22. Było popołudnie, gdy wbiłem do gry. Miałem obawy, że nie zdążę spalić nawet stamienki, więc stwierdziłem, że trzeba wykorzystać ten czas w miarę dobrze. Miałem akurat prey na expo na Sfinksy i trochę SD-ków, które robiłem sobie na awku we wcześniejsze dni. Mogłem iść nawet na full waste na Sfinksy, byleby wbić co nieco expa. Ło kurde! No ja tu poczekam jednak. Desunia, chłop! Ja się dziwię, jak tu tyle mobków było! Teraz to ja będę desunia. Nie ma nic ciekawego. 2k tylko. Nie lubiałem expić na Isavi i unikałem tego spota. Trzymałem jednak dość długo preya i wydawało mi się, że wszystkie spoty będą pozajmowane i nawet nie przeszkadzało mi to, że biliśmy to w od 4 do 7 osób. Exp był przeciętny, ale wpadał i level leciał do przodu. My sobie tak bijemy, każdy ma expa i nikt się nie próbuje o to, że ktoś ci bije moba, nie? Jakoś to leci do przodu.
Słuchaj, fajnie, że jest taki open spot. Mi się to podoba właśnie, że kto chce ma przyjść to... O! Oła, sorry. A! O kurwa. O kurwa, dobra. Te kraby z tego wybite, możemy się zająć lama... Kurde. Ale bomby strzelam. Dobrze, że mam tyle HP-ka, 800 życia. A jakiś głupi, kurde, Brimstone Bóg mnie ściągnął na strzała, nie? Miałem spalić boosta kupionego przed SS-em, jak i daily boosta na SDK, które wcześniej wytworzyłem, by się za bardzo nie wastować. Widzowie jednak przekonali mnie, że tutaj będzie super, żebym został i nawet dołożyli się do SD-ków, bylebym dalej kamieniował Sfinksy. Dostałem nawet imbu na M-level wiele harmasy, by nieco mocniej bić. W takim razie stwierdziłem, że możemy tu jeszcze trochę posiedzieć. O, nowe remopki może by się przeszedł. Ciekawe, czy byłoby dużo ludzi. A wejam to, śpizgamy to. To prawda, że Tibie grać zaczyna się na 300 plus levelu? I wcześniej to jest straszna nuda? Nie, nie jest straszna. O! Antoś prawie umarł! Antoś był już jedną nogą w temple. Ale no, przeżył. Ile? Jedno życie? Może dwa? Sfinksy jak sfinksy. Nie ma tu co opowiadać. Bicie, refil, bicie, refil. Ludzie przychodzili i odchodzili, przez co nawet łatwo było, bo każdy mobek dość szybko spadał. Tutaj nieco atmosferę ożywił Antoś, który streamuje też na Twitchu. A coś tu padł. Nie zdążyłem. A wziął sobie ten plecak, no dobra. A nie, tu Antoś. O! Antoś leży! Antoś, lepiej dawaj tu szybko! Bo ty chyba widz, nie? Antoś, co mogę, to wezmę, ale... Potek nie uniosę. Nie, przytrzymam mu te zdeki w tej chwili. Ale go tu zbombiło. Marzę zdeki tutaj. Dzięki jego wybrykom atmosfera nieco się ożywiła i czas leciał jakoś przyjemnie. Powinien dostać level? Przepaliłem specjalnie manę, jakby nie wszedł level, to bym się trochę wkurzył, ale... Jest. Sobie jest ty piąty, także... Jeszcze 5 leveli na mój cel dublowy. O! 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 Powtórka! Chłopcy, o kurwa! Zgasiłem to się po raz drugi! Jaka tam jest lura na górze! O kurwa! Ale toś tego plecaka już chyba nie odzyskam. Walczył dzielnie, ale jak już zobaczyłem, że z góry idą mu dwa moby... To już nie da rady. Dobra, czekaj, spróbujmy. O, babka prawie padła! Ja pierdzielę, jaka raduwa. Dobra, trzeba ją zabezpieczyć plecak. O, dobra, jest git. Dobra, wezmę co najważniejsze. Nie ma najważniejszej rzeczy. Antoś upada po raz drugi. Bez kitu. Jest i Antoś. Dobra, czekaj, ja mu tu plecak przyniosę. To twoje, masz swoje bombki, które są mega irytujące, ale są twoje. Skończyłem preje na Sfinksy, dopaliłem SD-ki, jak i boosty i w końcu mogłem opuścić Isavis wbitym 125 poziomem. Oczywiście nie chciałem na tym zakończyć dnia. Miałem sporo wyprodukowanych GFB-ków, więc wybrałem się na Veremoby na Edron. Wstępnie chciałem tam zbić bosiki i zobaczyć, czy jest tam dużo ludzi. Okazało się podczas tego bicia bossów, że na Edron jest rapid respawn i można było się utkać na dwóch klatach. Co ciekawe, robiłem tam ponad 1 kakara w expo na godzinę, czyli dużo więcej niż na Sfinksa, a do tego miałem profit. Trzeba było tu od razu przyjść, no ale Polak mądry po szkodzie. Dobiłem tam 128 poziom i zakończyłem na ten dzień expy. Miałem kupionego Wanda na 8 godzin, więc udałem się na skillowanie. W międzyczasie oczywiście przepalałem Soula, robiąc runy, by dodatkowo wbijać ten poziom magiczny. Następnego dnia obudziłem się z 78 M-levelem na czysto, z lojalką miałem 83. Miałem sporo motywacji do expa tego dnia, a mój cel, czyli 130 poziom, był już bardzo blisko. Wiedziałem, że uda mi się go zrealizować i w sumie podniosłem sobie lekko poprzeczkę. Tym razem pomyślałem, że skoro wbiłem ponad 10 poziomów pierwszego dnia, to jeśli nie utknę znowu w kolejce, to czemu by nie wbić 140 levela dnia drugiego? Od rana byłem ugadany na duo ze znajomym druidem Mumią. Znowu wyciągnął mnie na werechieny. Często tu expił i miał zlokowane preje tak na zwykłe werechieny, jak i na szamany. Ostatni raz byłem tutaj na dużo niższych levelach i trochę na początku się dygałem, ale po chwili biegania okazało się, że spocik w duo jest całkiem luźny na takich levelach. Może dlatego, że nie tankowałem w większości przypadków potworów. Pierwszy refil poszedł gładko i nawet nie było tam dużo ludzi. Wręcz całe południe było puste. Dopiero jak poszliśmy na refila, zrobić kaski oraz krótką przerwę, to do jaskini zleciało się kilka teamów i już trzeba było nieco kombinować, by wybijać jak najwięcej mobów. Całkiem dobry expy tam kręciliśmy, bo aż 1,5 kaka raw expa, co z boostem i staminą dawało 5,5 kaka expo na godzinę. Chyba pierwszy raz widziałem takie cyferki na tym magu. Mimo expa oczywiście mieliśmy profit i to mimo ciągłego biegania na utamie, bo leciało tam sporo gemów, creature produkty i jakieś tam itemy.
Ekspiliśmy tam w sumie przez godzinę, przepalając całego busta tuż przed save serwerem. Wbiłem 133 poziom i nie obyło się bez przypału na ostatniej klacie. To znaczy na wyjściu z jaskini dokładnie, bo mumii skończyły się potki, a jakoś musieliśmy się wydostać. Akurat jaskinia była pusta, bo nadchodził zapis serwera, co sprawiło, że zadanie było nieco utrudnione. Jakoś się udało. Jak dotarliśmy na minus 1, to mumia wybiegł już z jaskini, a ja postanowiłem dobić kilka sztuk mobów na piętrze minus 1. Chcesz wybiec? Dobra. To sobie mamy 3 minuty. Chociaż ja bym tam wybił nawet po prawej. Tego mi nie miniemy. Aha, dobra, ty nie masz w ogóle po tym. Chodź, chodź. No to odluruję ci. Zakręć kółko, ja się ropnę. No, to tam uważaj na górze. No dobra. Dobra, już na górze. Dobra. Dobra, to ja sobie po 3 minuty to wybiję to może pięterko. Nie no, ja sobie to wybiję, bo mam jeszcze 5 minut boosta, no to już nigdzie go nie spalę. O kurwa! Screenshot poszedł, u kurde. Dobra, ja chyba zdupiam stąd. To nieźle, ostatnia klata, nie? Ostatnia klata, ta. No to bym miał ostatnią klatę. Wróciłem się do depo i nastał save server. Tego dnia już siedziałem twardo przy kompie, próbując się zalogować. Nie mogłem popełnić błędu z dnia poprzedniego. Kolejka pewnie spowodowałaby zakończenie mojej przygody w ten podwójny weekend. Chwila stresu, no ale finalnie udało się wbić bez kolejki. Niestety wielu widzów nie miało tyle szczęścia i na kilka godzin trafili do kolejki. Tego dnia boosted były chozeny. Miałem ochotę na nie skoczyć, ale wiedziałem, że będzie tam sporo ludzi i exp byłby beznadziejny. W sumie to po całym dniu zao helmety spadłyby pewnie mocno w cenie. Wolałem poszukać expa pod siebie i swoje GFBki. Tak się też złożyło, że tego dnia do Ankrachum przybył Yasir. Musiałem rozliczyć się z mumią za hunta na hienach, więc sprzedałem kosztowności u Tamorila i Ankrachum, jak i krzyczer produkty Yasirowi. W moim banku miałem już ponad 600k golda. Dobre zabezpieczenie, by mieć w razie czego na blesy. Dzień wcześniej na Weremobach miałem świetny exp, więc postanowiłem zajrzeć do jaskini w Edron i sprawdzić, czy nie ma tam zbyt wielu ludzi. Wydawało się, że biega tam jedna osoba, jednak gdy pobiegłem nieco dłużej, to inni gracze respili się szybciej od mobków. Stwierdziłem, że i tak tam pobiegam i popatrzę, czy res będzie wyrabiał i czy wykręcę jakieś sensowne cyferki. Tak mnie coś podkusiło, żeby sprawdzić spod na Kormai za teleportem. Halo, halo, halo. Czekaj, czekaj, czekaj. Się bez sensu zamykam tutaj. Oho, zajebiście. Firebombek nie wziąłem, zajebiście. Właśnie tak, rzucam sobie bombę, patrzę, kurwa, gdzie te firebomby? Nie ma firebombek. Niestety tamtejsze moby biła już jakaś ekipa. Wróciłem na Edron, gdzie po paru chwilach dostałem wiadomość z zaproszeniem na hunta właśnie od ekipy ze strony Kormai. Nie zastanawiałem się długo i dołączyłem do bicia weremobów na 4 profesje. Na tych levelach moby spływały tutaj jak szalone. Prawie zabijaliśmy je w biegu. Raw X mieliśmy cały czas ponad 1kk na godzinę, co dawało 4kk na buście i staminie. Całe party miało dość wysokie levele i niby mogliśmy bić taką ekipą coś lepszego, ale mój ulubiony spot to wolny spot. Tak więc nie było narzekania i na chillku czyściliśmy wszystkie ciasne korytarze na weremobach na Kormai. Nie ma za bardzo o czym tutaj opowiadać, bo jak mówiłem, spocik był dość łatwy na naszych levelach i nie było nawet sytuacji niebezpiecznej. Nikt tam nie zaglądał i w spokoju spaliłem boosta, jak i staminę i wbiłem upragniony 140 poziom. Kolejny cel był zrealizowany. Skończyliśmy hunta i wróciliśmy do Edron Depot, by się rozliczyć. Tak w ogóle to podczas refillów dostałem info od jednego z widzów, że dostałem dom! Przepisałem na ciebie dom w kazo, bo i tak pusty stoi, a nie zawsze jestem online podcastki. Od jutra będziesz ownerem. Co? Co? O! Mamy go akceptować. Który ty masz w ogóle dom? LOL. Tunnel Gardens 5. To jest ten, jak się idzie... Dom dostałem. Dobra, zaakceptuję domek. Pewnie, że tak. Akcept transfer. 0 zł. Domek za darmo? Kurwa. Przez chwilę byłem zamotany. Dlaczego? Co? Jak? I na co? Zwłaszcza, że u tego widza wcześniej kupowałem kaski. Powstawione. Spoko, ja tam ci wysłałem kasę. Czy wysłałem? Edron. Co? A to ty masz 2 domki, zacier. Co jest? Czekaj, czekaj, bo ja mam mindfucka teraz. To dobra, to już wiem, dlaczego mi dałeś domek. Kurde. On ma 2 domy. Ja myślę, czemu? Nie mogłem rozkminić, kurwa. Dlaczego mi oddajesz domek? Przecież kaski potrzebujesz. Nie spodziewałem się, że na takim etapie gry po prostu kupisz 2 domki, nie? No, kto boga temu zabroni? Tibijski ryzyk, ale w sumie miłe zaskoczenie. Dziękuję za cier Eka za chatę. Widać, znowu zamieszkam w kazo. Niby cel levela został osiągnięty, ale miałem jeszcze ochotę chwilę pograć. Wybrałem się sprawdzić weremoby od strony Edron i zbić tamtejsze bossy. Dawaj, rózga, nakryta i lecimy. Już widzę na dętkę wideo, wbiłem 140 level, postawiłem się za weremobosy, tak. Dzień bez dętki. Nie no, miejmy nadzieję, że dzisiaj nie padnę. No, co jest? Cały czas bez many. To mnie tak pizga.
Aha! Manasy miałem ustawione, dobra. Miałem na te greaty ustawione. Na chocie. Ale była desunia, bez kitu. A nie mówiłem? No, mogła być desunia. Było blisko. Patrzę, czemu coś manę nie dostaje. Tak klikam manasa, nic. Co jest? Guzik się zepsuł, czy co? Okazało się, że jaskinia była prawie pusta. Nie mogłem przegapić takiej okazji i oprócz zbicia bossów przepaliłem sobie do końca suple na tamtejszym spocie, wbijając 141 poziom. Teraz mogłem udać się na odpoczynek. W sumie to nie do końca. Na dawno chciałem spalić tylko jeden wand na 8 godzin. Jednak po przepaleniu pierwszego wanda odczułem mocną różnicę w hitach na werę moba. Stąd też decyzja, że trzeba zainwestować te ceki w kolejny wand na kolejne 8 godzin. Dostałem inwa od zaciera na kupiełkę, gdzie robiłem runy i trenowałem Magic Level przez cały dzień. Nie dawało mi jednak spokoju, że skorzystałem jedynie z 2 dni Double Expa i koniecznie musiałem iść jeszcze na chwilę na huntę w poniedziałkowy poranek przed save serwerem, zanim skończy się event. Wstałem o 7 rano i od razu ruszyłem do jaskini z weremobami na Edron, odpalając też boosta, nie patrząc, czy jest tam dużo ludzi, czy nie. Exp i tak by wpadał. Zrobiłem tylko jednego refila, bo ponownie dostałem zaproszenie od Mumi na werę hieny. Miało go nie być tego poranka, ale widać też nie dawała mu spokoju zregenerowana stamina. Biegało tam trochę ludzi, ale to tak jak wszędzie. Wszyscy skończyli skillowanie i każdy chciał jeszcze coś poekspić i wbić parę leveli. Wbiłem w sumie przed końcem eventu aż 150 poziom, czyli 34 levele w 3 dni. Mega dobry wynik. Nie sądziłem, że to się uda. Wstępnie założyłem skromny plan na 130 poziom, ale na tych levelach poziom wpada praktycznie co chwilę. Jeśli chodzi o poziom magiczny, to wbił się 84 na czysto, ale z plus 5 loyalty dawało mi to 89 M-level. Po SS-ie już na spokojnie posprzedawałem sobie luta, po czym miałem swój pierwszy milion na koncie. Zrobiłem refila w Portho, bo dostałem 3 kaski od widza Vira w nagrodę za wbicie 150 poziomu. Sprawdziłem też mój dom, który dostałem od zacier Eka. Nie urządzałem go jednak, bo chciałem odpocząć od Tibi i wrócić na chwilę do Hogwartu. Tak oto przebiegał u mnie cały pierwszy Double Exp i Skill Event. Padłem tylko raz, lecz awansowałem znacznie więcej. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka Dyntka Wideo. Zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. Trzymajcie się i do zobaczenia na tibijskich szlakach. Piona! Pff.